Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku na moim kanale. Dzisiaj dowiecie się, jak szybko wbić level w The Crew. Jak widzicie, ja mam level 34. Jestem dosyć nisko w fabule. Zaraz wam nawet pokażę, jakie mam samochód, to jakiś słaby. Forda GT na wyczynie bodajże. GT, przepraszam, GT, żeby nie było. Nie. To jest inny samochód, nie wiem. Dobra, cicho bądź. Cicho. No kurde, ja tu poradnik nagrywam. Nie, zaraz. Gdzieś tu są moi koledzy, prawda? Ten teraz gada tu. Dobra, nieważne. To ma być poradnik. No więc jak szybko to zrobić? Bo jakim samochodem? Miałem akurat 34. No jakimś najszybszym. Mi najlepiej wychodzą skoki. Bo wiecie, że są takie rzeczy jak... jakieś takie dodatkowe, zaraz wam powiem, jak to się nazywa. Umiejętności. Mamy strasznie tego dużo. A to nie jest wszystko jeszcze odnalezione. Tu jeszcze dużo tego będzie. Widzicie, jeszcze się wczytuję, aż mi się gra zacina. Każdemu się tak zacina, więc... Dobra. Tak więc pokażę wam teraz. Wrócę. Jak zrobić tak, żeby mieć dosyć wysoki level, żeby niektórzy nasi na przykład koledzy się dziwili, jak ty to zrobisz? O, tu jakiś jest mój kolega. On ma fajny samochód. Chyba wiedzą, że nagrywam. Dobra, nie wiem. Mobilny garaż. Jakby ktoś się pytał... Tak, na wyczynie. To jest ten Ford GT. Hello! No tak on wygląda. Trochę zniszczony. Chwila. Nie chciałem tego. Ja chcę naprawić samochód. Ale ma brykę. Dobra. Pokażę wam go w pełnej okazałości, już jest. Na prawo. Okej. Więc tak ten samochód wygląda. Jest naprawdę ładny, ale to jest na wyczynie. No ja go zmienił na tego... Nie, przywal... No co za... Dobra. I po prostu jak mamy już jakiś fajny samochód, szukamy jakichś takich umiejętności. Aha, chcę, żebym zrobił nic. No dobra. Szukamy umiejętności. Moja ulubiona umiejętność to jest skok na tym skoku narciarskim. Czyli umiejętność skoku. No i lecimy z maksymalną prędkością. Widzicie, już mamy jakieś część. Możemy to wymienić na kasy, która mi się przyda. O, skuter śnieżny. I teraz jak już to wszystko mamy, zliczę nam się exp, klikamy powtórz. Dzień dobry. I robimy tak ciągle, dopóki nam się to nie znudzi. Możemy oczywiście, moje ulubione są te skoki. Mogą być wasze jakieś ulubione inne rzeczy. Ja wam zaraz też pokażę coś fajnego, co odkryłem. Oczywiście zaraz wam też pokażę namiar, gdzie jest ta skocznia. Okej. No więc już do niej tylko podjadę. Tu jest mała skocznia i duża. Tylko na tej dużej można zdobyć te punkty. Dobra. Za co? Co ja zrobiłem? Dobra, no kurde. Czy to jakiś gracz się bawi, bo to jest
Fordy to zbytnio ogarnięte nie są, no. Kurde, weźcie tą policję, no. Jeszcze ten mi się przyczepił na ogon, no. No nie. Dobra, niech mnie złapią. Chociaż nie, nie chcę płacić kary. Nie, no, dobra. $809, dobra. Tak więc, lokalizacja jest tu. Górskie Stany. Tu jest skok na nart. Dobra, teraz wam pokażę coś oprócz skoku, coś bardzo fajnego, co jest dla szybkich aut. Polecam dla szybkich aut, bo tak to nie wiem, jak daleko zajedziecie. Jest taki fajny w ogóle teren, więc to można porobić wyścigi z kolegami. Za daleko się teraz piłem. Nie. Już pokazuję lokalizację. To jest tutaj, niedaleko tej skoczni. Będzie taki po prostu, jak odkryjecie, taki dziwny, inny kolor terenu, tak? Tutaj, o. Dobra. Zaraz zobaczycie, co tu trzeba zrobić. Rozpędzamy się jak najbardziej możemy. I to jest umiejętność, właściwie test prędkości. I jedziemy. Po prostu możecie trzymać gaz i no, nitro. Także polecam sobie takie właśnie Forda GT zakupić i uzbierać level na wyczyn. Ło, jak mi się to udało, nie ja nie wiem. Co jest w ogóle? Ja miałem złoto. Coś mi dziś nie wyszło. A, już wiem dlaczego. Dobra, jeszcze raz powtarzamy. Przepraszam za to, że mnie widać. No, lecz niestety tak musi być. Jadę z wielką prędkością. No to tam właśnie się bawią na tej skoczni moi koledzy, prawda? I taki poradnik trochę długi wyjdzie, ale dobra. Zapraszam was też na do gry, gdzie mam konto gwiazdy YouTube, więc polecam. Zostańcie fanem, bo się opłaca, bo różne konkursy. Będzie złoto? Będzie. I jest hajsik. Dobra, więc to było na tyle, taki poradnik. Róbcie to ciągle. Najpierw te skoki, bo tak się powtarza. No, to się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.